Witam wszystkich, z tej strony mówi Basza. Dzisiaj postaram się wytłumaczyć, chociaż pewnie nie uda mi się to do końca, ale przynajmniej w części wytłumaczyć fenomen Krzysztofa Jackowskiego. Tak naprawdę na moim kanale znajduje się już jeden taki filmik, który właśnie mówi o fenomenie Krzysztofa Jackowskiego. Dzisiaj chciałbym to jakby przedstawić w formie takiej troszeczkę z punktu widzenia naukowego. Od razu powiem, że nie jestem naukowcem, fizykiem, aczkolwiek są pewne tutaj tezy naukowe, które właśnie potwierdzałyby rzeczywiście, że takie możliwości, umiejętności są ludzie, którzy dysponują takimi możliwościami, a właśnie jak Krzysztof Jackowski. Jednak na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, wiele osób pyta się mnie, jak to jest możliwe, że Krzysztof Jackowski odnajduje osoby, że kontaktuje się z osobami zmarłymi, a precyzyjnie, trzeba powiedzieć, z duszami osób zmarłych. Muszę powiedzieć, że ja kiedyś to tłumaczyłem w ten sposób, właśnie tak to mówił to Krzysztof Jackowski, że na takiej zasadzie, że tak byś po prostu świat istniał, istniało zwierciadło, czy istniało po prostu lustro, czyli no tak, przecież tak samo jak my przeglądamy się w lustrze, to widzimy drugą osobę, czyli można powiedzieć, że gdyby na przykład ktoś stał z boku i zrobił nam zdjęcie, no to zrobi zdjęcie dwóch postaci, tak, tej osoby, która stoi przed lustrem i ta osoba, która stoi tego wizerunku, który jest w lustrze. Tak to właśnie też Krzysztof Jackowski mówił, tak, że jakby tutaj była kwestia, byłaby tu właśnie kwestia lustra, kwestia tego, że istnieje odbicie do naszego życia. Natomiast bardzo ciekawy, tak naprawdę znalazłem pewien wątek naukowy, a mianowicie jest taki człowiek, mężczyzna, nazywa się Vadim Zeland, jest to mężczyzna, który pochodzi z Rosji. Mało jest tak naprawdę informacji w internecie o tym mężczyźnie, natomiast ten mężczyzna mówi się, że był fizykiem kwantowym, że był naukowcem. Wiadomo, że tutaj kwestia jasnowidzenia też jest związana z po prostu fizyką kwantową. Fizyka kwantowa także dotyczy tutaj końca świata. I ten właśnie Vadim Zeland porzucił karierę naukową tutaj na rzecz kariery piłkarskiej, pisarskiej, zajął się pisaniem książek i twierdzi, że właśnie są możliwości takie jasnowidzenia, że to jest możliwe. Ja tutaj zacytuję na przykład jego tutaj wypowiedź dotyczącą jasnowidzów. Powiedział tak: są ludzie, którzy widzą zdarzenia w polu informacji tak wyraźnie, jakby rozgrywały się na ich oczach w świecie materialnego urzeczywistnienia. Ludzie tacy posiadają umiejętność dokładnego nastrajania się na urzeczywistnione sektory w przestrzeni wariantów, na przykład aby nastroić się na sektor zaginionego człowieka, jasnowidz musi spojrzeć na jego fotografię lub dotknąć jego rzeczy. Z usług jasnowidza niekiedy korzysta nawet policja. Zdecydowanie nie każdy widzi tak jasno, dlatego zdarzają się pomyłki. Czyli widzimy tutaj, jest to zbieżne tak z tym, co właśnie robi jasnowidz Krzysztof Jackowski, bo on zawsze tutaj wymaga, czy prosi tak rodzinę, czy osoby, które przychodzą do niego z prośbą o pomoc, żeby ta osoba przyniosła zdjęcie tej osoby zaginionej oraz jakąś rzecz, tak, najlepiej, żeby ta rzecz była, można było ją czuć pod, tak, czuć zapach tego człowieka, ale to nie jest fetysz, tylko to jest w sensie takim, żeby mógł się wczuć tak naprawdę w ciało, tak, w skórę tego człowieka, oczywiście w cudzysłowie. No i tutaj rzeczywiście ten naukowiec to potwierdza. I teraz tak, cytuję dalej jego wypowiedź. Istnieją dwie przyczyny pomyłek. Pierwsza polega na tym, że jasnowidz nastraja się na sektor, który nie był i nie będzie urzeczywistniony. Różne sektory, zależne od umownego dystansu je dzielącego, mogą różnić się między sobą pod względem scenariusza i dekoracji znacznie lub mało. Druga przyczyna pomyłki polega na interpretacji danych, na przykład starożytni wróże i prorocy, obserwując niecodzienne sceny z przyszłości, interpretowali je po swojemu, stosownie do poziomu swojej wiedzy, dlatego przepowiednie często są niedokładne. I tak właśnie tutaj powiedział ten Vadim Zeland. No jest to też ciekawe, bo to też jakby zahacza o to, co mówił Krzysztof Jackowski wielokrotnie, a więc wielokrotnie powiedział tak, że zresztą do dzisiaj jakby to praktykuje, że on chce tylko rzeczy tej osoby, tak, i zdjęcie. No i tam chyba podstawowe jakieś informacje, może wiek, tak, gdzie ta osoba mieszkała, w jakim mieście. I często to jest tak właśnie, że on nawet tutaj nie kontaktuje się z klientami, tak, czy przez
osobę trzecią w ten sposób, żeby nie chce tak naprawdę poznawać okoliczności, żeby rodzina naprowadzała go, znaczy żeby rodzina go naprowadzała, czyli chce tak naprawdę rzeczywiście mieć po prostu tą wizję, natomiast nie chce, no bo rodzina powie: o panie, wyszła tam do sklepu, tylko miała moja córka i to, on tam się kocha jakiś w niej po prostu mężczyzna i to, i on mógł coś jej zrobić. I o to chodzi właśnie, że Krzysztof Jackowski nie chce tych dodatkowych informacji, tych dodatkowych danych, bo to by mogło tak naprawdę zakłócić jego wizję, tak? Mogłoby to skrzywić jego spojrzenie. I rzeczywiście tutaj to podaje ten Vadim Zeland. On mówi tak: istnieją dwie przyczyny pomyłek. Pierwsza polega na tym, że jasnowidz nastraja się na sektor, który nie był, nie będzie urzeczywistniony. Różne sektory, zależnie od umownego dystansu je dzielącego, mogą różnić się między sobą pod względem scenariusza i dekoracji znacznie lub mało. Czyli tak naprawdę może się mylić jakby jasnowidz z tego względu, że przyjmuje tutaj inne założenie, tak, zupełnie inne założenie. Nie to zdarzenie, które miało miejsce na przykład na krótko przed śmiercią. Druga przyczyna pomyłki polega na interpretacji danych. To jest właśnie to, co wyklucza jakby jasnowidz, czyli on nie chce danych, tak? Może jakieś tam podstawowe informacje, natomiast najważniejsze, żeby było zdjęcie i jakaś rzecz, czapka, koszulka, bluzka osoby zaginionej. I teraz tak, druga przyczyna pomyłki polega na interpretacji danych, na przykład starożytni wróże i prorocy, obserwując niecodzienne sceny z przyszłości, interpretowali je po swojemu, stosownie do poziomu swojej wiedzy, dlatego przepowiednie często są niedokładne. I tak właśnie to mówi ten Vadim Zeland, przepraszam. I teraz powiem wam tak. Kim jest ten Vadim Zeland? Tutaj jest lakoniczna tak naprawdę informacja, więc jest to współczesny rosyjski mistyk i pisarz, ale mówi się, że był także tutaj fizykiem kwantowym, tak? Czy zajmował się fizyką kwantową, był naukowcem. Zeland twierdzi w swojej autobiografii, że był fizykiem mechaniki kwantowej, a później technologią komputerową, informatykiem. Opublikował 5 książek o nauce Zelandii w Rosji oraz pojedynczy tom, który łączy wszystkie 5. Wszystkie 5 książek z serii Reality Transferring zostały przetłumaczone na język angielski. Dostępny jest również workbook zatytułowany 78 dni praktycznego transsurfingu. Obecnie pierwsze 3 książki są wyczerpane, jednak są dostępne w formie e-booka poprzez Kindle Amazon. I teraz tutaj kwestia transferingu. Transurcja rzeczywistości jest ezoteryczną doktryną publikowaną przez Vadima Zelanda od 2004 roku. Sugeruje ona ideę wielowariantowej rzeczywistości, w której wydarzenia rozgrywają się w nieskończonej liczbie przestrzeni w tym samym czasie. Autor opisuje tę doktrynę jako technikę przemieszczania się z jednej gałęzi rzeczywistości do drugiej z powodu koncentracji energii myśli na pewnym wariancie. Jak twierdzi autor, sensem praktycznym nauczania jest umiejętność swobodnego wyboru wariantu rzeczywistości poprzez ustanowienie świadomej kontroli nad własnymi intencjami i nastawieniem do świata. No to jest, brzmi skomplikowanie. Natomiast ja bym powiedział w ten sposób, ja bym to w ten sposób zinterpretował, że to możemy porównać tak naprawdę do sytuacji, którą mamy na niebie, do sytuacji w atmosferze. Tak, każdy z nas chodził do szkoły, czy przynajmniej większość, i mieliśmy tutaj lekcje geografii, gdzie uczyliśmy się, że atmosfera składa się z różnych warstw, tak? Tam do jakichś 100 metrów jest to, do 200 metrów jest ta, taka warstwa, do 300 metrów, i rzeczywiście cała ta warstwa była podzielona na poszczególne paski. Więc rzeczywiście tutaj można to odnieść do tego, co mówi ten, do tego właśnie, co mówi ten Vadim Zeland, czy co głosi, tak, że sugeruje on ideę wielowariantowej rzeczywistości, czyli że to, rzeczywistość, w której my żyjemy, istnieje na wielu płaszczyznach, na wielu etapach. To też by się pokrywało z tym, co mówił właśnie Krzysztof Jackowski, a mianowicie to lustro, to lustrzane odbicie, tak, że po prostu świat jest lustrzany, ma lustrzane odbicie, w której wydarzenia rozgrywają się w nieskończonej liczbie przestrzeni w tym samym czasie. Czyli można by to odnieść do takiej sytuacji, że załóżmy, że jest jakieś tutaj zdarzenie tragiczne, jakaś osoba ginie w wypadku, i na przykład na różnych tych poszczególnych etapach, na różnych poszczególnych tych etapach, zgodnie jakbyśmy tu przyjmowali ten model taki geograficzny podziału tej atmosfery, to się odbywa w różnej przestrzeni czasowej, znaczy w jednym tym wariancie jest to na przykład 5 minut później, potem jest 5 minut wcześniej, albo 10 minut później, i tak ta wielowariantowość.
I to by się rzeczywiście pokrywało z tym, co mówi Krzysztof Jackowski, Jasnowidz, bo on mówi często na przykład, że już po śmierci jakiejś osoby przywołuje tak naprawdę duszę tej osoby, żeby ta dusza przyszła, czyli zgodnie z tą zasadą transurfingu, czyli po prostu jeżeli mamy wielowarstwowość, to on wybiera tą oś czasową, która przywołuje duszę do osoby, która zmarła, do tego czasu, tak? Zresztą on kiedyś powiedział, że właśnie jakby tutaj dusza się kontaktowała z nim i powiedziała, że po prostu, że już była ta dusza, mówiła do niego, że już był, to był mężczyzna, że już był w tylu ciekawych miejscach, już mnie mieli, tak? Czyli jakby ta dusza wraca na to miejsce, najczęściej tutaj znajduje zwłoki osoby zmarłej, wraca ta dusza do osoby zmarłej, do zwłok osoby zmarłej i przekazuje ostatnie tej chwile życia, tak, gdzie ona się znajduje, to ciało, te zwłoki Krzysztofowi Jackowskiemu, który ma ten dar, tak, przekazuje, co się stało z tą osobą w ostatnich chwilach. No, jest to ciekawa, muszę powiedzieć, ciekawa sprawa, skomplikowana naukowa. Mam nadzieję, że wam wytłumaczyłem jasno mniej więcej, na czym to polega. Napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie. To wszystko na dzisiaj. No, to była trochę skomplikowana, ale myślę, że jak obejrzycie sobie dwa czy trzy razy ten sam filmik, to zrozumiecie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!